wypełniacz powierzchni wszelakich. Bez tego na robotę się nigdy nie jedzie. Nie wiem, czy słyszycie ptaszki, ale jest tutaj zajebiście cicho, zielono, ogólnie pojęte takie zadupie, na którym każdy chciałby mieszkać. Jedynie co tu słychać, no to gdzieniegdzie piłę spalinową, no ale to jest urok tego, że się mieszka w środku lasu. Jakby ktoś olbrzymowi golił brodę z drutu. Żeś ja pierdolę. Jeszcze nie powiedziałem wam, co mam tutaj do zrobienia i dlatego najwyższy czas już to nadrobić i już wam pokazuję, z czym się teraz męczę, bo oprócz zrobienia odpływu liniowego, oczywiście ileś tych wersji już na kanale było, dlatego stwierdziłem, że nie będę wielce opowiadał 30 razy tego samego. Jak widzicie, teraz się bawię z taką podłogą. Jest to w ogóle łazienka w domku szkieletowym z wysokim stropem, bardzo wysokim, ale akurat płytki będą mniej więcej do wysokości drzwi z opaską, czyli tam tak jak lecą to sobie śrubeczki. Nic specjalnego, płytki, bo ja wiem, tam chyba są 30x90, ale co jest specjalne, to już jest tutaj zamazane i to pewnie zobaczycie za chwilkę, bo tutaj jest ogrzewanie te niskie podłogowe, z racji tego, że tutaj jest strop z OSB, strop drewniany, inwestor nie chciał się podnosić zbytnio z wysokościami, dlatego jest zrobione takie, nie inne rozwiązanie. Całość ma bodajże 3 cm grubości, za chwilę wam pokażę, jak to wygląda w przekroju. I teraz tak, jeżeli macie tego typu ogrzewanie, no to później trzeba to przygotować. Tutaj jest wszystko robione w systemie, który dostarczył producent, czyli tam bodajże Murekin, jakoś tak. S2, klej, macie tego typu maty. Ja sobie uzupełniłem wszystkie braki łączenia, te rurki zarzuciłem sobie właśnie tym Murexinem, tym klejem. No i teraz trzeba po całości sobie wkleić tą matę na ten sam klej, żeby można było układać dalej cały ten proces związany z płytkami. Na to oczywiście pójdzie hydro, płyteczki, no i tyle. Tu jeszcze będzie wanna. Wanna będzie, tu bodajże ma być zostawione 15 cm murku. Wanna ma być chyba 170, tu wychodzi coś koło 20 cm. No i tak sobie, no nic specjalnego. Łazienka jak łazienka. Co jest specjalne, niespecjalne, to jest to, że instalatorzy źle osadzili sobie tutaj podejście pod baterię, bo jak sobie zobaczycie, teraz tu jest bodajże 2 cm. Jak ja jeszcze dołożę sobie płytkę, dojdzie rozetka, no to nie założycie tego. Dlatego zarówno tutaj, jak i na dole jest do przeróbki, po prostu te przyłącze. Muszą coś z tym wykombinować, ja to już zgłaszałem. Według nich 15 minut roboty. Jak dla mnie to nie jest takie proste, dlatego wolę, żeby to zrobili oni, czyli deweloper, żeby to sobie poprawił. Ja tego
Nie maczałem w tym palców, niech to robią, jeżeli twierdzą, że to jest 15 minut roboty. Niech robią w 15 minut, chociaż w to szczerze wątpię. Zresztą dajcie znać w komentarzach, jak wy byście podeszli do tego typu sprawy, że tak jest głęboko osadzone. Nie wiem, czy to widać. Aha, tutaj akurat, tu akurat nie ma OSB pod tą płytą, ale na dole jest już OSB bodajże 22. I oni twierdzą, że wystarczy powyginać rurki, bo tu są bodajże na peksy. Tak, chyba peksy, widać. I oni twierdzą, że bynajmniej to się delikatnie powygina, super, na krótkim dystansie chcą zrobić taką zetkę. Nie wiem, nie znam się, ja tam do hydrauliki takiej grubej nie wtykam nosa. Jeżeli twierdzą, że faktycznie tak się da, to może się da. Chętnie poczytam, jeżeli się na tym znacie, bo no, różne rzeczy się trafiają na budowie, jakby nie było. To jest tyle, jeżeli chodzi o tą łazieneczkę. Ja sobie teraz będę mieszał klej, będę zatapiał te całe maty. No i widzimy się za chwilkę. Wróciłem na starą robotę i już tłumaczę, dlaczego mój dzień wygląda tak, a nie inaczej. Plan na dzisiaj był taki, żeby kłaść tutaj na parterze płytki. Miałem już nagraną ekipę od znajomego, żeby to poszło szybko, sprawnie i tak dalej, ale niestety, jak to w życiu bywa, wszystko się zesrało. To co się stało, że się zesrało? A zesrało się w ten sposób, że była tutaj wygrzewana posadzka, normalnie zmiany. Pełny cykl był zrobiony i gdzieś od tygodnia, no chyba cały zeszły tydzień nie było już grzane. I co się okazało, że ciśnienie na podłogówce spada. Coś się porobiło z podłogówką i gdzieś coś się zesrało, tak na bogato. A co najlepsze, woda tutaj nigdzie nie wychodzi. No i teraz prace, nazwijmy to, z posadzką zostały wstrzymane. I musimy, a w sumie inwestor musi znaleźć na to rozwiązanie. Będzie szukał. Na ten tydzień niestety robota się przesunie. Fakt, mam co robić, jest łazienka u góry. Zresztą za chwilę tam pójdziemy, to wam pokażę, jakie są plany. Ale na chwilę obecną plany, tak jak to bywa w życiu, się pozmieniały. Kamil jeszcze tutaj kończy sprzątać. I ja biorę się za górną łazienkę, tylko sobie dopiję. Aha, nie powiedziałem wam, dlaczego nie pokazywałem za dużo z tamtej roboty. Z prostej przyczyny. Kolejny raz. Niestety, albo stety, domy, na których robię, to są domy najczęściej prywatne. I nie każdy sobie życzy, żeby pokazywać okolice, opowiadać o domu i tak dalej, i tak dalej. No i tak tutaj jest właśnie z tą robotą. Mogę pokazywać robotę, jeżeli chodzi o łazienkę, czyli tam są dwie łazienki do zrobienia, czyli wszystko to w pomieszczeniu mogę pokazywać, nie ma problemu, ale rozkładu domu, miejscowości, jak tam dojechać, bla 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 bla, tego sobie klient nie życzy. Ja to szanuję i tak jest fajnie, że pozwala coś tam nagrywać, a że to jest domek szkieletowy, więc coś tam będzie sensownego do pokazania. Więc nie bądźcie źli, ale pokazuję tyle, ile mogę. A jeżeli chodzi o pokazanie, to wam pokażę, jak Kamilek perfekcyjnie, czekajcie, tylko sobie to zwinę, przygotował, a w sumie zabezpieczył posadzkę. Tutaj była już wyklejona parę dni wcześniej, nie zrobiliśmy sobie odpływu, ale Kamilek, kurde, perfekcyjnie zabezpieczył, nie czyścił, zabezpieczył, więc jest ok. Ja się biorę teraz za wymierzenie odpływu, bo wszystko jest wypłytkowane właśnie oprócz odpływu. Tu idą płyteczki drewnopodobne. Trzeba to wymierzyć. Listwa spadkowa czarna, bo wszystkie armaturowe rzeczy tutaj są czarne.
Więc trzeba naciąć płytki, trzeba wszystko przygotować. Nie wiem, czy jeszcze będę tutaj dzisiaj coś płytkował, ale na pewno sobie wszystko przygotuję. Jak widzicie, jednak się wziąłem za płytkowanie. Odpływ jest zrobiony. Teraz lecimy z Kamilkiem ściany. Niestety tyle w tym filmie będzie. Nic ciekawego się tu już nie wydarzy. Przynajmniej nie planuję. Dzięki za oglądanie i do następnego.